Wykres funkcji g jest pokazany poniżej, czyli tutaj mamy na niebiesko wykres funkcji g. Wygląda, że on tu składa się z fragmentu okręgu, no i z takich dwóch funkcji liniowych, które tutaj tworzą taki trójkąt, ten wykres tworzy. Dobrze, czyli to jest wykres funkcji g, argumentem funkcji g jest t. I teraz f od x jest nową funkcją, która jest określona jako całka od 8 do x, czyli x jest tutaj, ten argument x jest górną granicą całkowania z funkcji g od t dt i naszym zadaniem jest obliczenie, ile jest wartość f w punkcie 2. Dobrze, więc jak zwykle zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego zrobienia tego zadania. Dobrze, ja tutaj je skopiowałem i tu je może zrobimy. Czyli co, no, napiszmy f od 2. Co to będzie f od 2? No, f od 2 to jest całka od 8 do 2 g od t dt. No, jest tutaj coś dziwnego, dlatego że ta górna granica całkowania jest mniejsza niż dolna. No, gdyby to było tak, gdybyśmy mieli całkę od 2 do 8 z g od t dt, tak, czyli dolna granica jest mniejsza od górnej, to wiemy, jaka jest interpretacja tego, że to jest po prostu pole. No, ta funkcja g jest tutaj dodatnia na tym przedziale, czyli to jest po prostu pole tego, prawda, pomiędzy wykresem funkcji a osią x, czyli to jest pole tego trójkąta prostokątnego. No, ile to pole wynosi? Możemy łatwo je obliczyć. Tutaj jest 6, ma jedna przyprostokątna, druga przyprostokątna jest 3, czyli to jest 6 razy 3, to jest 18 i 1 druga to jest 9, czyli 1 druga razy 18, czyli 9. No tak by było, gdybyśmy liczyli całkę od 2 do 8. No właśnie, ale tu jest całka od 8 do 2. No i co to jest takiego? No wystarczy, więc tak, to jest taka konwencja, umowa, która powiedzmy ma swoje uzasadnienie w dalszej historii o całkach, no ale teraz wystarczy wiedzieć, że jeżeli ta górna granica jest mniejsza od dolnej, to taką całkę możemy zamienić na taką zwykłą całkę, kiedy dolna granica jest mniejsza od górnej, ale stawiamy minus. Czyli taka całka, czyli jak odwracamy granicę, stawiamy minus przed całką. Czyli całka od 8 do 2 to jest minus całka od 2 do 8, czyli minus, czyli tutaj to będzie minus. No i wobec tego to jest minus 9, tak? Ta całka jest minus 9, czyli wartość tej naszej funkcji w punkcie 2 jest minus 9. No i możemy sobie sprawdzić. Minus 9. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.